Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów odbywających się na terenie regionu, organizowany nieprzerwanie od 2004 roku przez marszałka województwa podlaskiego i niezmiennie cieszący się dużym zainteresowaniem regionalnych producentów i konsumentów. W ciągu kilkunastu lat o nagrodę rywalizowało łącznie kilkaset produktów, które do dzisiaj, dzięki obecności na rynku i swojej doskonałej jakości, przyczyniają się do promocji podlaskiego w kraju i poza granicami Polski. Wśród laureatów znajdują się zarówno produkty dużych podlaskich przedsiębiorstw, takich jak na przykład Mlekowita, Mlekpol, Pronar, ale również drobnych producentów kultywujących tradycje dziedzictwa kulturowego regionu. Zaczynamy szereg działań, którymi będziemy pokazywali to, co mamy najlepsze w regionie. No i tutaj bardzo zachęcam, bo to jest 19. edycja, przeszła już różne zarządy, różne okresy czasów, różne sytuacje, a jednak się utrzymała. Uważam, że on jest jednym z najbardziej prestiżowych tego typu działań w naszym regionie i się cieszę, że możemy tutaj tym konkursem wyrazić to, co mamy najlepsze w naszym regionie. Firmy, które są sławne nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Wydarzenia, różnego rodzaju inicjatywy kulturalne, przedsięwzięcia, inwestycje, no to z czego nasz region słynie, ale przede wszystkim najwartościowych ludzi i takie najbardziej sławne odkrycia, jakie mamy. Laureatów wskazują niezależnie od siebie kapituła nagrody składająca się m.in. ze specjalistów do spraw jakości gospodarki, marketingu, turystyki oraz internauci wybierający jednego zwycięzcę. Udział w podlaskiej marce to same korzyści, szerokie zainteresowanie konsumentów i mediów, nagrody finansowe, możliwość wykorzystywania logo, nagrody oraz spotów promujących zwycięzców w akcjach reklamowych, ale przede wszystkim wzmocnienie prestiżu dzięki możliwości dołączenia do zupełnie wyjątkowego grona najlepszych podlaskich produktów. Jest to konkurs, który pozwala naszym firmom, przedsięwzięciom, produktom zaistnieć nie tylko u nas w regionie, ale przede wszystkim na arenie Polski, na arenie międzynarodowej. Są planowane różne inicjatywy gospodarcze, w ramach których podlaskie marki będą mocniej jeszcze promowane na zewnątrz. Natomiast teraz pozostaje mi zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w konkursie, do nie myślenia o tym, że się może nie nadaje, może produkt jest za słaby. Nie, każdy produkt jest ważny, każdy produkt jest ciekawy i zasługuje na to, żeby zgłosić go do konkursu. Zgłaszać kandydatów może każdy z Państwa może wypełnić po prostu formularz na stronie podlaskamarka.pl i wysłać zgłoszenie swojego faworyta, a to dopiero potem kapituła będzie decydowała o tym, czy trafi na listę nominowanych i zostanie laureatem. Oczywiście wszystkim kibicom żeby tam trafili, jednakże no, tych nagród nie mamy aż tyle, ale te najważniejsze na pewno będą wręczone. Kategorie konkursowe się nie zmieniają, są takie same jak w ubiegłym roku, czyli jest to produkt spożywczy, produkt użytkowy, kategoria biznes, kategoria projekt 4.0, kategoria kultura, wydarzenie, odkrycie, społeczeństwo. Na pewno każdy z Państwa znajdzie się gdzieś w którejś z tej kategorii, znajdzie dla siebie miejsce. Także serdecznie zachęcam, bo jeszcze zostały tylko 2 tygodnie na złożenie formularza. Proszę wysyłać, można głosować z całego świata, zgłaszać kandydatów. Może każdy, z każdego miejsca na globie, natomiast ważne jest to, aby dana inicjatywa, produkt, przedsięwzięcie były zlokalizowane na terenie naszego regionu, województwa podlaskiego. To jest klucz. Zapraszam. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 lutego na stronie podlaskamarka.pl.